Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a to jest FIFA World, Liga YouTuberów, kolejka trzecia. Zmierzę się dzisiaj z Squashem i mam nadzieję, że wygram. Zresztą zawsze mam taką nadzieję, ale co będzie, to zobaczymy. Zapraszam. Dobra, Squash za chwilę będzie gotowy do gry. A w tym czasie zobaczmy sobie jego skład. No. I to jest skład Meksyku, to nie bardzo. Zobaczmy BPL. To może? Może nie. To seria? No dobra. Seria to BPL, okej, nie wiem czemu, ale może po prostu pozamieniam. No dobra. Skład nie był ogólnie najgorszy. Ale też jakiś super drogi nie, więc może mi nie zagrozi. Zaprośmy teraz Squasha i jedziemy. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać, to już mówiłem wcześniej. Życzcie mi powodzenia i Czech nie ma kontraktu, który trzeba mu oczywiście dać. Dobra, teraz z nowego składu, ale to już wcześniej widzieliśmy. Żadne zmiany nie nastąpiły chyba. Mogę się obawiać główek Soldado jedynie chyba. Ktoś jeszcze jest tutaj groźny. Nie wiem jak broni Worm, nie widziałem go nigdy w akcji. Eriksen jest całkiem niezły, a reszta zobaczymy za chwilę. I Eriksen do Soldado, Soldado do Asaidiego, Asaidi. Wrzutka i Soldado główka, no tego się właśnie obawiałem i w tym momencie przegrywam 1-0. Remi do Benteke, Benteke, dobra okazja, strzał! I wpadnij, no nie no, poprzeczka, aj, było blisko. O, i Asaidi wychodzi niestety na dobrą pozycję, czy Luis go dogoni? Strzela, broni Czech, na szczęście, jeszcze chyba będzie rzut rożny, a nie, on nie trafił po prostu, okej. I Asaidi ponownie strzał z daleka, na szczęście trafia w poprzeczkę. Oj, wow, Soldado ponownie miał dobrą okazję. I Lamela strzela, broni Czech. Jeszcze będzie rzut rożny dla Squasha. Zobaczymy jak to wykorzysta. Vertonghen dośrodkowanie i nic z tego, Czech kurde. Fuck. No dobra, Kabul, 45 minuta, nożyce, przewrotka, czy co to tam było. Przegrywam 2-0. O, Soldado ciągle z tej główki próbuje, no i boję się, że w końcu może mu się to udać po raz drugi. Już raz jego bramkę z główki widzieliśmy, a teraz Benteke... Nie, to Remi, no dobra, nic z tego jednak. Ale mam jeszcze całą drugą połowę do nadrobienia dwóch bramek. Może dam radę. I Lamela dośrodkowanie. Dobrze, Luis, Paulinho, jeszcze Soldado i bramka. 58 minuta. Przegrywam już niestety 3-0 i wyrównanie teraz może być naprawdę trudne, co dopiero zwycięstwo, czyli że no, będzie kiepsko. I do Asaidiego piłka, znowu Asaidi, strzał sprzed pola karnego, broni Czech, wybijamy Luis, dobrze, tak w ogóle to pada deszcz, nie widziałem wcześniej. I na nim, może nam się coś teraz uda, do przodu do Remiego, Remi jest przy piłce, Remi strzał, no i prosto w bramkarza, aj, ale może jeszcze raz Remi. Remi spokojnie, no nie, tracimy. O, Eriksen, może być dobra okazja, Eriksen strzał i broni bramkarz. Remi do Benteke górą, dobrze, Benteke może teraz, jest! 81 minuta, bramka honorowa w sumie, szkoda, że tak późno dopiero zaczynam zdobywać bramki, może jakby to było wcześniej, może jeszcze jakieś szanse by były, no ale dobra. Jeszcze trochę czasu do końca zostało, a teraz Soldado do przodu, dobrze, jest Ramirez, spokojnie, mamy czas, Luis, może jeszcze jedną się uda strzelić, Dawid Luis do przodu, do Eriksena, dobrze, jest Remi, okej, i Benteke utrzymał się i stracił, no dobra, dupa. 86 minuta, Dembele złe podanie, jest Willian. Do Benteke i Benteke stracił, no dobra. Spokojnie, nie stracimy czwartej.
Przynajmniej może, bo już 90 minuta. A atakuje Quash. Dobrze, wybijamy. Jest Remi. Remi przy piłce. Remi do... No nie, nie zagra do przodu, bo to jest koniec meczu i przegrywamy w tym momencie 3-1. No ale bramka honorowa była. Mam nadzieję, że sporo akcji było, że wam się podobało. Dzięki za uwagę. Zobaczcie też sobie na perspektywę Quasha. Może on to w jakiś inny sposób pokazał, może jakieś inne akcje wybrał, czy pokazał może cały mecz. Pozdrawiam, cześć.